Hej rybenki, to Aqua, witam was w odcinku, w którym pokażę wam, jak możemy samodzielnie sterować zwierzętami, przede wszystkim końmi, ale też wspomnę o psach i kotach. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału i mega doceniam to, że ostatnio w tak krótkim czasie doszło was tak dużo, także kochani mega dzięki, lecimy do odcinka. Kilka lat temu powstała naprawdę fajna i przydatna modyfikacja, która pozwoliła nam na to, żebyśmy mogli w grze sterować zwierzakami typu psy i koty. No i słuchajcie, jako że teraz wszedł nowy dodatek, oczywiście o nazwie Rancho, to doszły nam kolejne zwierzęta, które oczywiście jakby powiedzmy, że zabierają miejsce nam w gospodarstwie domowym. Psy i koty to zwierzęta, które omówię na samym końcu, dlatego że wielu z was na pewno ta modyfikacja jest znana, ale że teraz doszły konie, to myślę, że warto o niej ponownie wspomnieć. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Zaznaczyłam swoją akwamarynkę, która nie wiem, co robi. Okej. I tutaj mamy cały panel jej potrzeb i tych wszystkich innych rzeczy, jak kontakty, tralalala. Wiecie sami, jak to wygląda. Natomiast w momencie, kiedy na przykład będę chciała przejść do rozgrywki jakimś konkretnym koniem, wystarczy, że go sobie wybiorę. I na przykład, proszę bardzo, mamy tutaj Nancy Landgrab. Od razu wam też tłumaczę, że te konie są zrobione... Co ty robisz? Bella, no weź. Od razu wam też chcę powiedzieć, że te konie są stworzone na potrzeby wyzwania, które dostałam od EA, także żebyście się nie zdziwili, że będę operować imionami typu Bella, Nancy, Eliza, Pancakes, dlatego, że po prostu stworzyłam sobie konie właśnie na wzór miejscowych simów. No ale słuchajcie, teraz przejdźmy do konkretów. Jeżeli chodzi o tą modyfikację, to tutaj faktycznie, jak sami widzicie, zaznaczyłam sobie Nancy. Nad głową Nancy pojawił się nasz słynny kryształek. W innym przypadku ten kryształek jakby tutaj nie miałby prawa bytu, bo konie niestety, tak jak też i w przypadku psów i kotów, są po prostu postaciami, które dochodzą nam tutaj do rodziny, ale nie możemy nimi bezpośrednio grać. No a teraz tutaj, słuchajcie, wszystko się zmienia. I na przykład biorę sobie Nancy, mogę sobie nią spokojnie pójść w zupełnie inne miejsce. I to, co teraz jest ważne przy tej modyfikacji, to to, że czasami może faktycznie zwierzę nie zareagować na polecenie, bo jak to przy każdej modyfikacji może pojawić się niewielki błąd, ale spokojnie zwierzęta same się powinny zresetować i wszystko tak naprawdę powinno wrócić do normy. Najprawdopodobniej, odbędzie się to po prostu w taki sposób. Nie wiem dlaczego, kiedy zresetowałam Nancy, pojawiła mi się tutaj Bella, natomiast spróbuję jeszcze raz i czy coś się zmieniło? Nie, to jakiś inny błąd, albo po prostu tutaj Bella chciała sobie podejść. Nieistotne. Możemy tutaj tak naprawdę ogarnąć z tym wszystkim dosłownie wszystko. I na przykład tutaj mamy zagrodę dla Nancy. Możemy sobie tutaj podejść, poleżeć i tyle. Słuchajcie, to jest wszystko naprawdę bardzo proste. Specjalnie też do tej swojej parceli przygotowałam tutaj różnego rodzaju jakieś takie, wiecie, płotki, zabawy i tak dalej. I na przykład, tutaj Joffrey widzę, że sobie chodzi. No to Joffrey, poproszę cię tutaj, żebyś na przykład sobie coś. Zobaczmy w takim razie, co zrobi, jak będzie ta pusta przestrzeń. Czy Joffrey sobie sam będzie skakać? Słuchajcie, będzie. Bardzo fajnie. To działa. Co prawda nie ma tutaj do końca wszystkich opcji pokazanych, ale słuchajcie, nie ma to żadnego jak dla mnie znaczenia. Mogą występować błędy, tak jak wam mówię, ale chciałam wam powiedzieć jakby na obronę tej całej modyfikacji, że jest bardzo lekka, więc ona na pewno wam nie powinna obciążać w żaden jakiś taki, wiecie, niepokojący sposób rozgrywki, bo naprawdę te pliki nie są ciężkie. I też tutaj warto wspomnieć jakby na czym polega ten cały fenomen tej modyfikacji. Chodzi tutaj o to, że ten mod odblokowuje ukryte opcje, czyli takie rzeczy, do których mają dostęp tylko i wyłącznie twórcy. To jest po prostu przyznanie nam dostępu do zablokowanej treści. Ale spokojnie, bo ta treść jakby nie jest nielegalna, także, że tak powiem, możemy sobie tutaj dowolnie korzystać. Słuchajcie, na przykład tutaj mamy Mortimera i on na przykład może tutaj sobie ładnie pić wodę. Zaraz sobie nasz Mortimer tutaj powinien wejść. O, widzę stary, że tutaj nie masz zbyt czysto. To nie problem. Przesuniemy sobie te tutaj fuj dalej. No i proszę bardzo, słuchajcie, mamy naprawdę samodzielną tutaj akcję. Myślę, że to jest całkiem wygodne. Poprosimy na przykład teraz Bellę, żeby zaszła tutaj do naszego paśnika i mamy tutaj opcję. Możemy narzekać na głód albo po prostu jeść z paśnika. Ja myślę, że ponarzekamy sobie na głód. W sumie czemu nie? Takiej opcji jeszcze u konia nie widziałam, także w sumie chętnie to zobaczę. Okej, weszliśmy tutaj do Nancy. Jak to teraz będzie wyglądać w ogóle? Okej, Bella sobie będzie stała. Będzie sobie patrzeć, dobra. Ogólnie Bella nie jest głodna. I tutaj to też warto jakby powiedzieć, że mamy dostęp do ich tutaj potrzeb, więc możemy sobie dowolnie pomagać podczas gry. Możemy też sobie podejść Bellą na łączkę. Obniżymy jej poziom totalnie pęcherza i na przykład możemy wybrać wiele opcji. Zrób fuj i myślę, że możemy w takim razie popodziwiać, jak Bella Ćwir jako koń właśnie stworzyła niesamowitego kloca. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, bo możemy sobie... Chodź Bella, odejdź stamtąd. Możemy sobie normalnie podejść, możemy sobie tak naprawdę porobić wiele innych działań. Na przykład możemy sobie po prostu pójść spać, tak żeby nasz konik się zregenerował. Możemy też sobie dokazywać, a opcję dokazywania ma tak naprawdę każdy konik, wiem, bo to już po prostu sobie sprawdzałam. No ale jeżeli chodzi o jakieś inne opcje, na przykład proszę bardzo, konie nie mogą nic zrobić z łajnem, tutaj nie mogą też zrobić nic ze swoimi mokrymi plamami, więc tutaj jakby w ogóle te opcje odpadają. Więc mogą faktycznie się ograniczać do picia, do spania, do jedzenia. Aha, ale też, słuchajcie, jest opcja na przykład, żeby pozaczepiać inne konie. Tutaj możemy sobie Bellą podejść i na przykład zaryczeć do naszej kochanej tutaj Eliski Pancakes. Jak to będzie wyglądało? Proszę ja was bardzo. Właśnie tak. Niekoniecznie się to Belli spodobało, no ale cóż, słuchajcie, akcja to akcja. Możemy na przykład powąchać. Bella sobie nieśmiało podchodzi. Okej. No i co? O, proszę bardzo, słuchajcie, powąchały się. Jak milutko. Kolejna opcja, na przykład pchnij nosem. Ciężko jest sprawdzić wszystkie akcje w jednej rozgrywce. Niektóre akcje są rzadsze, niektóre są częstsze, także z tego to wynika. A tutaj faktycznie, kiedy gramy tymi konikami, możemy sobie tak naprawdę sami to zobaczyć. Iskaj. Jeszcze bardzo chętnie zobaczę, jak to wygląda. Okej, tutaj widzę, że nawet Eliska się ślini. Tutaj Bella widzę, że bardziej profesjonalnie podchodzi do tematu. No dobra, okej. Weźmiemy sobie teraz Eliskę. Jak widzicie sami, cały czas jest ten kryształek nad jej głową. I podejdziemy sobie do Boba tylko po to, żeby zobaczyć, czy występują jakieś różnice, jeżeli chodzi o płeć koni. Może na przykład tutaj, wiecie, jakaś różnica będzie. Jest Iska, jest ugryź. Słuchajcie, ona może go ugryźć? Sprawdźmy to. To się nie pojawiło przy relacji z Bellą, no ale sprawdźmy, jak wygląda ugryzienie. Jeszcze raz, bo widzę, że tutaj coś ciężko. Rozmowa. Okej, dokazuj działania. Czyli co, nie ma ugryź? No dobra, może jeszcze? Okej, słuchajcie, no to popchnij nosem. Tak jak wam wspominałam, niestety błędy mogą się pojawiać, więc, że tak powiem, na spokojnie. I powtórzę się, ta rozgrywka nie powinna zostać w żaden sposób obciążona, także tak naprawdę nie musicie się o to wszystko martwić. A jest to faktycznie jakiś plus, bo możemy sobie tak naprawdę tutaj tymi naszymi konikami sterować dowolnie, jak tylko chcemy. No ale żeby nie było, też pokażę wam, jak to wszystko działa właśnie na zasadzie psów i kotów. Idziemy sobie do Brindleton Bay i tam wam pokażę dom kociary, która ma dosłownie 7 kotów. I jeżeli chodzi o kociaki, no to słuchajcie, tutaj sprawa jest troszkę inna, bo jak sami dobrze wiecie, koty różnią się od koni, więc te kociaki tutaj będą troszkę się inaczej zachowywać, będą miały zupełnie inne opcje. Słuchajcie, na przykład tutaj mamy takiego kocurka w kurteczce i na przykład mogę go poprosić, żeby zniszczył sobie ten mebel. Mam nadzieję, że kotek tutaj do nas podejdzie. O, słuchajcie, akcja jest wykonywana perfekcyjnie. Będziemy drapać, będziemy niszczyć. Nie wszystkie meble, nie wszystkie obiekty są dostępne dla kotów. Niektóre mogą faktycznie drapać, na niektórych mogą sobie usiąść, na niektóre sobie mogą wskoczyć, na przykład na blaty. Oczywiście korzystanie z kuwety, wszystko tak naprawdę jest dostępne. No i co mam wam powiedzieć? No, sama tak naprawdę rozkosz z tego wszystkiego, no to jest po prostu, o wow, słuchajcie, w mojej rozgrywce pojawią się kocięta. Ktoś tutaj jeszcze chyba. Kocięta w drodze? Ktoś zwariował? Juzia, ty jesteś w ciąży. Ale tutaj jeszcze twoja koleżanka też jest w ciąży. Ej, co się dzieje w ogóle? 2 ciężarne kotki, a gdzie jest ta Kleo? A Kleo, o jaka piękna jest ta Kleo. Jaka ona śliczna, słuchajcie. No co wam mogę powiedzieć? No, to dobra nowina jest. Ale przejdźmy sobie dalej i pokażę wam, jak to działa na pieskach. Jeżeli chodzi o psiaki, no to działa to po prostu w taki sam sposób, jak i konie, jak i koty i tak dalej, i tak dalej. Piesek może sobie dowolnie chodzić, spacerować, co tylko chce. Możemy też oczywiście mu zmniejszyć totalnie pęcherz, zaprosić go na dwór, następnie kliknąć na niego i poprosić go o samodzielne wysiusianie się. To bardzo ułatwia, więc wszystkim osobom, które faktycznie prowadzą rodzinne rozgrywki, dodatkowo jeszcze właśnie urozmaicone zwierzakami, to polecam tę modyfikację, bo jest naprawdę pomocna i konkretna. W momencie, kiedy klikam sobie na przykład na Sima, kryształek pojawia się nad jego głową i klikam na ten gwizdek, to tak czy siak piesek mimo wszystko przyjdzie, więc to jest naprawdę fajne ułatwienie. Instalacja tego moda jest naprawdę bardzo prosta, wystarczy, że go po prostu pobierzecie sobie na spokojnie ze strony internetowej. Link do niej zostawiam wam oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu, a następnie pliki wrzucicie do folderu moc. Tylko tutaj uwaga, bo plików nie chowajcie do podfolderu, tylko po prostu wrzućcie je jak są właśnie do moc. Mam nadzieję, że wam będzie się lepiej grało, mam nadzieję, że teraz zabawa z końmi będzie troszkę inna, na zupełnie innym poziomie i w sumie ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki dla moich wspierających. Na razie, cześć, pa!